Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 20. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Mojżesz chciał, żeby Izraelici dobrze sobie zapamiętali i zrozumieli to, że powodzenie na wojnie zależy od Boga, a nie od ilości żołnierzy czy sprzętu. Jeżeli Bóg będzie z nimi, nikt nie będzie w stanie im się oprzeć. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: Słuchaj, Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak: Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. Jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. Kapłani przed każdą wojną mieli uświadomić Żydom, że zwycięstwo zależy od Boga, a nadzorcy, czyli ci, którzy kierowali życiem narodu, mieli zadbać o to, żeby ci, którzy jeszcze nie przeżyli pewnych rzeczy, które powinni przeżyć, nie szli na tę wojnę, żeby nie zginęli, zanim nie przeżyją tego, co Bóg zamierzył, aby człowiek przeżył. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Ważne też było, żeby na wojnę szli ci, którzy naprawdę chcą walczyć. Lepsze było, żeby tych walczących było mniej, ale żeby byli odważni, żeby nie było takiego, kto wpływa źle na innych. A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników. Po tym przemówieniu ci, którzy kierowali życiem narodu w czasie pokoju, mieli przekazać wojowników dowódcom. Cały Izrael miał być przestawiony na tryb wojenny. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Przeciwnikom, którzy chcieli się poddać, Izrael miał zapewnić życie. Mieli pracować na Izraelitów, ale mieli być oszczędzeni. Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz. I gdy Pan, Bóg twój, wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. Tylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój. Jeżeli jakiś naród rozpocznie wojnę z Izraelem, to po zwycięstwie ma być zniszczony. Wszyscy mężczyźni mają zginąć, tak żeby nie mógł już nigdy ten naród szukać rewanżu. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Te zasady prowadzenia wojny obowiązywały tylko wobec narodów mieszkających poza ziemią obiecaną. Te narody, które mieszkały w ziemi, którą Bóg obiecał Izraelitom, miały zostać całkowicie wyniszczone. Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków,
Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg Twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego. Te narody, które zamieszkiwały ziemię Kanaan, wyczerpały swój czas, który dał im Bóg na to, żeby go znalazły. Miały zostać całkowicie zniszczone, żeby ich sposób czczenia bogów nie udzielił się Izraelitom. Jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić. Nie wycinaj ich więc, bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, aby miało być przez ciebie oblegane? Tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia oblężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą wojnę, aż padnie. Izraelici mieli prowadzić wojnę w taki sposób, żeby nie niszczyć całkowicie ziemi, którą w wyniku tej wojny Bóg miał im dać. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego chaldejskiego, powiedział, że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Powierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest.